Hej wszystkim, z tej strony Ateka ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable. Tak zwany odcinek, przeze mnie tak sobie pozwoliłam go nazwać, Mailbox, w którym będziemy czytać właśnie wasze wiadomości tutaj ze skrzyneczki. Jest poniedziałek, jest bardzo rano, jest godzina, już wam mówię, 6:08, słuchajcie, 6:08. I ja tutaj dla was nagrywam na szajerku, bo dużo osób prosiło, żebym na szajerku coś nagrała, także proszę bardzo. No i co, lecimy, zobaczmy, co tutaj do mnie ciekawego przyszło. Okej, okay. Courtney, mam sprawę. Hej Ata, mam do ciebie sprawę, chodzi o klub. Zrobiłabyś kiedyś konkurs na miejsce w klubie? Pisałam ci to w komentarzach niektórych twoich filmów i chcę z tobą coś uzgodnić. Przejdźmy do rzeczy. Kiedy ogłaszałaś wyniki konkursu, od razu mówię, że w nim startowałam, to powiedziałaś, że od jednej osoby nie mogłaś się dowiedzieć nazwiska, tak? I chciałam wiedzieć, czy chodzi o mnie. Proszę, odpowiedz mi. Na Gmail nazywam się Maja Witkiewicz. Dziękuję. Wiesz co? Zostawię sobie tą wiadomość, sprawdzę to w mailu i dam tobie znać, czy to byłaś ty. Mam nadzieję, że znajdzie się właśnie ta osóbka. A co do konkursu, jeśli chodzi o klub, to jest bardzo fajny pomysł. Słuchajcie, to jest genialny pomysł i już spodziewajcie się w najbliższym czasie takiego konkursu, w którym właśnie będzie można sobie wygrać miejsce w klubie. Lecimy dalej. Nowy pomysł na pogodę od Sabiny. Spodobał mi się pomysł na pogodę i pomyślałam, czy nie byłoby fajnie zrealizować jesieni. Liście spadałyby na ziemię chyba powinno być i w ogóle coś w tym stylu. Uważam, że taka animacja wyglądałaby całkiem ciekawie. Oczywiście, że tak, tylko kochani, słuchajcie, jeśli chodzi o takie właśnie zmiany w pogodzie, czy żeby była mgła, czy właśnie spadające liście, to wszystko wymaga później coraz cięższych ustawień graficznych. W sensie wymaga coraz więcej od komputera, a większość z nas po prostu takiego komputera nie posiada, który udźwignąłby aż tyle animacji naraz. No bardzo fajny pomysł, naprawdę. Można by napisać, zobaczyć, czy nie dałoby rady, ale to są elementy cząsteczkowe tak zwane, właśnie takie spadające liście i myślę, że one naprawdę mogłyby obciążyć nasz system. No ale bardzo fajny pomysł. Lecimy dalej. Ania Brave Web? Nie wiem. Wybaczcie, jak będę źle to czytać. Hej Ata, chciałam ci powiedzieć, że kocham ciebie i twoje filmy. Bardzo mnie inspirujesz swoimi filmikami. O, każdy twój film jest wyjątkowy. Jesteś moją idolką, a ja jestem twoją wielką fanką. O rany, jakie ty jest kochane. Oglądam twoje filmy i twój kanał na bieżąco. Mam nadzieję, że odczytasz tą wiadomość. Pozdrawiam cię bardzo cieplutko. Twoja wielka fanka. Słuchajcie, jak ja kocham, dostałaś takie wiadomości. One, wiecie, taką energią mnie napawają, że kurczę, komuś jednak podoba to, co ja tworzę i ja naprawdę jestem szczęśliwa. Nigdy, już powtarzałam to zawsze i zawsze to będę powtarzać, że nigdy nie szłam w moich filmach na fame, nigdy nie chciałam się wybijać, tylko po prostu, no naprawdę ja kocham dla was nagrywać, kocham mieć z wami kontakt, kocham czytać wasze wiadomości, co jest teraz tutaj dowodem, kocham właśnie rozmawiać z wami, kiedy tylko mam czas, to wam odpisuję, naprawdę i to jest bardzo, bardzo miłe, naprawdę ci dziękuję. Nie wiem, czy zasłużyłam sobie na to, żeby być czyjąś idolką, ale no dziękuję ci bardzo, bardzo ci dziękuję. Dalej, dzień dobry. Julia, okej, okay. Cześć Julko, cześć Ata, chciałam ci powiedzieć, że zaraziłaś mnie swoją miłością do Morganów. Och, ups. Zawsze w SSO miałam wielkie marzenie jako pierwszego swojego konia mieć Mustanga, no i jak chciałam, tak zrobiłam. Oczywiście bardzo lubię swojego Ice River, mniejsza z tym. Pewnego razu robiąc questy w Jodłowym Gaju oglądałam konie, jakie tam do kupienia. Było to 2 dni po zakupie Mustanga. Moją uwagę przykusiły koń stojący na płocie.
Moja reakcja, o jaki piękny, to na pewno Morgan, ponieważ ma tą cudowną grzywę. No i po kilku dniach zastanowienia kupiłam Morgana, którego kocham całym sercem. I to była historia z życia Julii. Jaka fajna historia. Plus pytanko. Ostatnio kłóciłam się pod twoim filmem z dziewczyną, która upierała się, że masz lifetime'a. Ja jej napisałam, że nie. Mogłabyś rozwiać wszelkie wątpliwości i powiedzieć buziaki i ciepłe pozdrowienia z Lasku. Ojejku, z Lasku, jak miło. No kochani, właśnie taka jest sytuacja, że lifetime'a nie miałam bardzo długo, ale jakieś 2 miesiące temu albo miesiąc temu. Takiego lifetime'a się dorobiłam i teraz już właśnie niestety mam lifetime'a, także niepotrzebnie się kochana, kłóciłaś. W ogóle nie kłóćcie się pod komentarzami. Wystarczy się zapytać mnie. Ja staram się czytać naprawdę na bieżąco wszystkie komentarze, ale tej kłótni chyba jakoś nie przeuważyłam, bo myślę, że bym wtedy zareagowała. Ale no niestety mam lifetime'a teraz, także przykro mi, że musiałaś się kłócić w niesłusznej sprawie. Mam nadzieję, że nie jesteś zła. Następne pytanko na temat gier. Martin. Cześć Ata, czy mogłabyś nagrywać znowu My Horse? Bo chciałabym widzieć jakieś triki albo coś w tym stylu i żebyś nie przestawała nagrywać Simsów. Pozdrawiam serdecznie. My Horse to są te androidowe gierki i iOS-owe. Słuchajcie, przepraszam. Ja mam tyle serii na kanale, że ciężko będzie to teraz zrealizować, ale jeśli będzie więcej osób w komentarzach, które będą chciały właśnie, żebym nagrywała My Horse, to mogę to zrobić, nie ma problemu, tylko najpierw muszę pokończyć te serie, które zaczęłam, między innymi Starshina, między innymi, co tam jeszcze jest, Horse Heaven, chociaż ta gra będzie się ciągnąć i ciągnąć. A co do Simsów, to myślę, że Simsy można by było zacząć nagrywać, myślę, że tak, ale to jeszcze nie jest uzgodnione w 100%. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo cieplutko. Agata, hejo. Pytania. Jaka jest twoja ulubiona rasa konia w SSO? Frys. Wolisz SSO czy Horse Heaven? Wiecie co? To są zupełnie różne gry. Tamta jest taka bardziej, no nie wiem, RPG nie powiem. Chociaż po trochu też. To jest taka, wiecie, że musicie tutaj czekać, coś się buduje, coś, a tutaj wbijasz reputację, jeździsz wyścigi i tak dalej. To jest zupełnie inna gra, nie potrafię porównać. Obie chyba lubię jednakowo. Pozdrowisz mnie na filmiku? Pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Jak pozdrowisz, to nazwa Agat. No widzę, Agatko, Blue Daughter. Pozdrawiam jeszcze raz. Jak masz swojego konia, to jaka rasa? A jak nie masz swojego konia, to jakiego byś chciała? Miałam swojego konia, mówiłam o tym już nieraz. Niestety musiałam go sprzedać, oddać, wyjeżdżając do Anglii. To była największa głupota w moim życiu, jaką zrobiłam. No niestety, teraz na konia będę musiała troszeczkę zapracować. No, ale mam nadzieję, że niedługo się uda zrealizować moje marzonka. Jakiego bym chciała? Wiadomo, że moim marzeniem największym jest posiadanie fryza, ale słuchajcie, ostatnio miałam taki dziwny sen, że chciałam kupić konia, który był mega wychudzony, mega taki, wiecie, taki biedaczek i był całkowicie skarogniady, bez żadnych odmian i od tego snu tak jakoś, nie wiem, mnie nakręciło na tą maść, już nieważne chyba jaka rasa, wiecie, tylko po prostu, że ma być skarogniady, bez odmian i koniec. Jaka maść koni ci się najbardziej podoba? No to już masz teraz odpowiedź. Mogę do twojego klubu? No póki co nie mamy rekrutacji, ale tak jak mówiłam, tutaj fajny pomysł. Będzie konkurs na miejsce w klubie. Ile lat jeżdżę konno? Bardzo, bardzo długo. Słuchajcie, ja dzisiaj postaram się dodać na Instagrama i na Facebooka, na grupę albo na moją stronkę zdjęcie moje stare na koniu właśnie, jak byłam taka kruszynka i już się pakowałam na grzbiet konia. Mam nadzieję, że nie będziecie się śmiać. Czy mogę z Tobą nagrać filmik? Jeśli chodzi o nagrywanie z widzami, to raczej nie, ponieważ później musiałabym nagrywać z każdym i to nie byłoby, wiecie, takie, no, że nie miałabym na to czasu, tak? I nie w porządku, gdybym nagrała z Tobą, a z kimś innym, kto o to zapyta, już nie. Także pozdrow wszystkim. Pozdrawiam też. Dalej lecimy. Proszę, odpisz, ale na co? Aha, bo ja lecę od tyłu chyba. No dobra. No to usunę już. Może teraz od dołu.
Nie, lecimy tak jak było. No trudno. Zuzanna. Hej, mam pytanko. Siema Ata. Mam dla ciebie takie pytanko. Czy nagrasz kolejny odcinek z SSO na tajemniczym koniu? Czy w ogóle go masz? A jak nie, to na nim. A jak nie na nim, to na Shire lub Szwedzie. Na tajemniczym koniu? Tajemniczym koniu? Nie mam pojęcia, co to jest. A na Shire właśnie nagrywam. Może go nie widać aż tak bardzo, ale to ja sobie tak przesunę, żebyście go mogli obserwować. Pes, bardzo cię lubi i masz śliczny głos i w ogóle jesteś ładna. Ojej, dziękuję. Nie uważam, że jestem ładna, dlatego nie nagrywam vlogów, ale dziękuję bardzo. Nie przejmuj się tym, co ci piszą inni. Na przykład, Ata, nie czytaj tego czy tamtego, bo ja cię lubię słuchać. Mam nadzieję, że będę mieć przyjemność mieć cię w znajomych. Pozdrawiam. Jeśli chodzi o znajomych, słuchajcie, ja nie mam nikogo w znajomych. Naprawdę, usunęłam wszystkich. Chyba tam jedną osobę zostawiłam i tak zostanie, jeśli chodzi o znajomych. Nie chcę na tym koncie mieć w znajomych nikogo, bo uważam, że to jest totalnie nie w porządku. A za Twoją wiadomość bardzo, bardzo dziękuję. Lecimy dalej. Julka, Lion Cake. Hej, Ata, mam parę pytanek. Jeśli już było, to przepraszam, nie widziałam. Ile masz koni w SSO? Około 40 chyba. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie liczyłam. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam rodzeństwo. Mam dwójkę braci i siostrę. To tyle. Nie wiem, co dalej. No to pozdrawiam cię, Julko. Wybaczcie. Melanie, dla Aty. Hej, Ata, dziękuję za to, że jesteś sobą. Nie udajesz kogoś innego, kręcąc film, oraz nie przejmujesz się opinią innych. Kochana moja, z tym przejmowaniem się opinią innych to trochę tak bywa różnie, ale dziękuję bardzo. Więc, że dla twoich atorowców jesteś najlepsza i urocza. O, atorowcy to nasza grupa na Facebooku. Jeśli jeszcze ciebie tam nie ma, to zapraszam. Link w opisie. Dziękuję, że mogłam uczestniczyć w rajdzie z okazji 13 tysięcy widzów, czego serdecznie gratuluję. Ojej, dziękuję. I że poświęcasz się dla nas. Wymyśliłam dla ciebie krótką rymowankę. Ten, kto nie subuje Aci, ten naprawdę dużo traci. Lamorożce ją kochają i gorąco pozdrawiają. Ojej, jakie super! Ale świetne to! Dziękuję ci bardzo. Ja kocham właśnie, mówiłam już to nieraz, że kocham waszą twórczość, czy w obrazkach, czy w wierszykach, czy w piosenkach. Świetne, naprawdę, wow. Koniec. Wiem, trochę krótkie, ale się starałam. Wiem, doceniam to. To chyba na tyle. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I ja ciebie również. Dominika, PS, kiedy kolejny rajd? Już chyba wszyscy czekają, Acia. No, myślę, że w tym tygodniu jakiś rajd zrobimy, bo już wybiło teraz ponad 15 tysięcy subskrypcji, czyli myślę, że moglibyśmy zrobić taki rajdzik na 15 tysięcy. Ale świetna ta rymowanka. Jeszcze raz ci dziękuję bardzo. Claudine Wind, przepraszam. O kurczę. Food, tak. Siemka Ata, mam poważny dylemat w sprawie kupna konia. Jakiego byś mi doradziła? Apalosa, Oropinto czy Pinto? Pytam ciebie o zdanie, bo jesteś mistrzynią w kupowaniu koni. Pozdrawiam serdecznie. Myślę, że to jakiego konia kupisz, bo to są akurat konie tej samej rasy i są bardzo, bardzo szybkie i zwinne. Myślę, że to jakiego kupisz, to zależy tylko i wyłącznie od ciebie, bo tu chodzi tylko i wyłącznie o wygląd, tak naprawdę. No ja za Apalosa nie przepadam. Nie wiem, mi z tych najbardziej chyba podoba się jeszcze ten taki, wiecie, łaciaty, brązowo-biały, albo ten taki siwo. Ja nie wiem, jaka to jest maść, takie siwo. Kurczę. Nie potrafię powiedzieć tobie, siwo-biały też właty. Te dwa właśnie mi się podobają. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Mam nadzieję, że tak. I pozdrawiam ciebie również, Claudine. Wind, wind, wind. Wybaczcie, że ja też tak cicho mówię, no ale mówiłam, że jest bardzo rano i jeszcze tutaj domownicy śpią, także. A ja już tutaj pracuję dla was. Pracuję dla was i za chwilę muszę pracować dla siebie. No nieważne. Violetta Lundfol.
Hej, Ata, od razu mówię, że jesteś moją ulubioną youtuberką. Jeju, ale słuchajcie, wy piszecie takie mega długie wypowiedzi, ja się tak mega cieszę, ja tak lubię czytać od was wiadomości. Zawsze, kiedy wyjdzie nowy odcinek, oglądam. Dziękuję ci bardzo, bardzo się cieszę. Ucieszyłam się bardzo, że będzie można do ciebie napisać. A gdy zobaczyłam ten odcinek, od razu się zalogowałam i przysłałam ci. Poszłam ci coś napisać, bardzo się cieszę. Oglądam cię od 5 miesięcy i nie żałuję. Ojejku, to długo. Trafiłam na twój kanał przypadkiem. Oglądałam odcinki ze Star Stable i gdy kliknęłam odcinek, nie pamiętam, który, od razu cię subnęłam. Ojej, bardzo się cieszę, naprawdę. Teraz postanowiłam nadrobić odcinki, których nie miałam okazji zobaczyć. A ta nadal nagrywaj tak, jak nagrywasz. To wszystko ode mnie, ale chciałam ci zadać kilka pytań. Przepraszam, jeśli odpowiedziałaś na te pytania. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Czy będą jakieś odcinki z widzami, na przykład aktualizacje, rajdy lub zawody? Rajdy tak, zawody... To się zobaczy. A jeśli chodzi o aktualizację, no to zawsze możecie przy mnie tutaj stanąć sobie. Ja postaram się wtedy każdą z was pozdrowić, ale to jest ciężko wyłapać, kiedy ja nagrywam. No ale na pewno z nagrania was nie wyrzucę, tak? Nigdy tego nie robiłam. A jeśli chodzi o nagrywanie takie, wiecie, na Skype'ie razem, to już mówiłam o tym, że to by było niesprawiedliwe, gdybym nagrała z jedną osobą, a z 10 innymi nie. No więc niestety tak robić nie mogę. Będziesz jeszcze nagrywać drugą część Starszajna Tajemnica Sosnowego Wzgórza? Oczywiście, że tak. Będę nagrywać wszystkie 4 części. Zrobisz niedługo jakiś rajd na Emerald Forest? Wiecie co? Ja nie bardzo mogę zmienić serwer, bo później boję się, że nie będę mogła wrócić na ciacho. Ona jest przepełniona. Ja mam tutaj klub i nie chciałabym tego, wiecie, zostawić. Nie, także raczej nie. Jeśli bym zrobiła inne konto, no to też nie byłoby sensu, bo tam raczej, no wiecie, nie pojechałabym nigdzie daleko, tak? Także, no zobaczymy, zobaczymy jeszcze, bo miałam robić nowe konto, ale zobaczymy. Zobaczymy, kochani. Zrobisz, to było, przepraszam. A ta odpiszesz? Wiem, że dużo osób do ciebie pisze, ale chciałam dostać od ciebie choćby. Dziękuję, że napisałaś. Pa, nagrywaj dalej. Okej. Okay. Pozdrawiam. Proszę bardzo, tak jak chciałaś. Następna osóbka, Capri Wolf Bell. Hej, Ata, jestem twoją fanką i chcę ci dać z dwie rady. W Horse Heaven w prawym górnym rogu jest taka książeczka. Piszę to tak na wszelki wypadek, bo do końca nie wiem, czy o tym wiesz. Kliknij na nią i tam możesz sobie wyszukać mieszanki do uzyskania danych koni. O, kochana moja, pewnie, że wiem. Ale dziękuję bardzo za radę. Jeśli chcesz, możesz napisać do zespołu Star Stable o wszystkich waszych pomysłach na aktualizację waszych, ponieważ inni twoi fani na pewno podsunęli ci kilka pomysłów. Jest to proste. Logujesz się, a potem zjeżdżasz. A, kochana moja, wiem, wiem. Jeśli o tym wiesz, to dobrze. Bardzo się cieszę. Nie mam na myśli uznania, że nie znasz się na SS albo Horse Heaven. Wręcz przeciwnie. Pozdrawiam cię i proszę, żebyś mnie pozdrowiła na odcinku. Bardzo, bardzo cię pozdrawiam, Capri. Pozdrawiam ciebie, pozdrawiam, całuję i daję łapki w górę. Oj, dziękuję. Przepraszam za te znaczki. Nie chciało wysłać. Nic nie szkodzi. Bardzo się cieszę i naprawdę jeszcze raz ci bardzo dziękuję za te twoje rady. Chociaż jeśli chodzi o te pomysły, no to ja już raz pisałam do Star Stable, ale niestety nie otrzymałam odpowiedzi. Kiedyś też dostałam taki ciekawy komentarz, że wy chcecie, żebym ja pisała, bo ja zawsze dostaję odpowiedzi. To nie tak. Ja jestem traktowana tak jak każdy z was. Niestety, jak napiszę, to nie zawsze dostanę odpowiedź. Także Susan, rajd z Naj. A ta zaprosisz mnie do Znaj PS. Może zrobiłabyś rajd, zapowiedziałabyś na YouTube, kiedy i o której godzinie? KC. Do znajomych cię raczej nie zaproszę, wierzę dlaczego już po tym filmie. Ale rajd, tak jak mówiłam, w najbliższy piątek raczej będzie. Jeszcze zobaczymy, bo nie jestem pewna, czy po prostu znajdę czas, ale postaram się. Kirsten o, nie, nie chcę, nie chcę. Mountain, tak? Nie? Mountain, tak. Hej, Ata. Od razu zaczęłam pisać na poczcie do ciebie, jak tylko wrzuciłaś filmik o tym, że będziesz czytać listy. A więc mam do ciebie kilka pytań, które dotyczą tego pierwszego. Czy będziesz nagrywała My Horse 2?
W sensie My Horse and Me, czyli kocham konie. Myślę, że tak, ale to jest dalekosiężny plan raczej. Czy będziesz organizowała jakieś rajdy z widzami? Tak, jak mówiłam. Czy będziesz ogłaszać konkursy? Nie wiem jakie, ale jak wymyślisz, to będzie super. Będą super. Kurczę, w gardle mi zasycha. Pozwolicie, że się napiję troszeczkę. O, już lepiej. Tak, konkurs też będzie. Czy będziesz ogłaszać, że będziecie się ścigać z widzami i przyjaciółmi jakieś zawody? No, byłoby to fajny pomysł na filmik, ale nie wiem, czy znajdę na to czas i miejsce, żeby wepchnąć odcinek, bo chyba nie chcecie oglądać 3 odcinków dziennie, prawda? No i to tyle. Moje pytania. Mam nadzieję, że gardło cię nie rozboli. No, akurat przy twoim liście mnie nie rozbolało, ale mi zaschło, ale dziękuję bardzo za troskę. Od tego listu. Mam nadzieję, że nie, na pewno mnie nie rozbolało. Najwyżej Godziak ci pomoże. O, okej. Dziękuję ci bardzo i również cię pozdrawiam. Bardzo fajny, pozytywny list. Daniela. Hej Ata, uwielbiam twoje odcinki. Jesteś najlepsza w nagrywaniu SSO. Oglądam każdy twój odcinek. Nagrywaj jak najwięcej. Super, że jesteś z nami. Pozdrawiam, pozdrawiam miało być. Dziękuję ci bardzo i będę nagrywać jak tylko będę mogła. I bardzo wam dziękuję naprawdę za takie miłe słowa. Jeszcze raz ciebie pozdrawiam. Hazel Greyfather, witam. Hej Ata. Tak, witam Ata. Właśnie potrzebuję pomocy z AO, ponieważ długo nie grałam w Alicji Online, ale potem chciałam zagrać. To jak włączyłam, wszystko było ok, zalogowałam się. Okienko wyskoczyło i nagle zniknęło, a gra się wyłączyła. Co mam zrobić? Proszę pomóż mi. I czy przyjmiesz moje pytania do Q&A? Jeśli chodzi o Q&A, to jeszcze tego nie zaczynałam nawet, bo jest tam ponad... Tam chyba 1500 wiadomości, w sensie komentarzy, i tak się zastanawiam, jak ja mam to zorganizować. Chyba zrobię to w kilku częściach, więc na pewno twoje pytanka też się tam pojawią. Jeśli chodzi o Alicję Online, no to polecam tobie zrobić tak, że przed włączeniem Alicji klikniesz Ctrl Alt Delete i tam będziesz musiała wybrać z listy menadżer zadań i z listy wybrać, zobaczyć, czy tam nie ma już Alicji właśnie uruchomionej, bo czasami jest tak, że ona jest uruchomiona w tle i jakby nie możemy włączyć jej drugi raz. A jeśli to tobie nie pomoże, no to będziesz musiała niestety zwrócić się z pomocą na stronę oficjalną Alicji Online, czyli tam jest chyba Alicja Online Polska i myślę, że oni tobie tam pomogą. Możesz do nich oczywiście pisać po polsku. I pozdrawiam cię również bardzo, Firework Hazel. Kurczę, dużo tych wiadomości. Myślę, że to będę musiała rozłożyć na 2 odcinki. Co wy na to? No bo dopiero tyle przeczytaliśmy, a jeszcze tyle jest. Katalina. Hej Ata, chciałam cię zapytać, czy pozdrowisz? I to jest, jak to jest mieć tyle subów i fanów? Chciałabym być taka jak ty, bo nie znam lepszej youtuberki. Jejku, jesteś dla mnie jak moja starsza siostra. Oh, twój wierny koteł, ksywa w grze. Ojejku. To jest takie miłe. Pozdrawiam cię bardzo. Jak to jest mieć tyle fanów? Ja nie uważam, że wy jesteście moimi fanami. Ja uważam, że wy jesteście moimi widzami, oglądaczami. Ja do was mówię i przekazuję wam tam jakieś mniej lub bardziej istotne informacje. Raczej mniej istotne, ale to pomijmy. Nie wiem, jak to jest sami. Słuchajcie, ja jakoś nie przyjmuję do wiadomości tego, że ogląda mnie taka ogromna ilość ludzi. Po prostu żyję dalej, świat się dalej kręci, nie kręci się wokół mnie. Nie uważam się za gwiazdeczkę, nigdy tak raczej się nie stanie. Cieszę się, że mogę do was mówić, że wy mnie słuchacie, że wam się to podoba i to mnie najbardziej cieszy, że wam się podoba to, co ja robię, bo dla mnie właśnie odzwierciedlają to wszystko łapki, wasze komentarze, właśnie takie wiadomości, a suby to jest taka po prostu liczba, to jesteście wy, którzy lubicie mnie oglądać. O, i pozdrawiam ciebie. Bardzo się cieszę. Ja też dla was jestem właśnie. Ja też was traktuję jakbym była taką dla was starszą siostrą. Wszystkich, bez wyjątku. Pozdrawiam cię raz jeszcze. No i tutaj będę musiała przyciąć, bo widzę, że jakaś dziewczynka tutaj stoi, czeka na odpowiedź, także zaraz wrócę.
Okej, kochani, już wróciłam i słuchajcie, stwierdziłam, że mamy tutaj jeszcze mega, mega dużo wiadomości i będziemy musieli troszeczkę przyspieszyć z czytaniem po prostu. I pozdrawiam dziewczynkę, którą spotkałam właśnie tutaj przed chwilą. Karolina, zebrali bodajże. Także tak. Lecimy szybciutko. Ata, proszę, spotkajmy się w środę w Forcie Pinta i proszę dodać do znaj, jak nie, to ja to zrozumiem. No słuchaj, ja mam akurat bardzo ustalony, że tak powiem, plan dnia i takie spotykanie się z jedną osobą to jest naprawdę dla mnie no, niemożliwe raczej do zrobienia, także przepraszam cię bardzo, a ze znajomymi to wy wiecie, jak jest. I Aida, pozdrawiam ciebie bardzo. Karolina. Filmik na YouTube. Atakamo, nie jest to ważne, ciekawe pytanie. Chciałabym zrobić zadanie z zaginioną Madison. Na stronie jest napisane, że najpierw trzeba zrobić trzy zadania z panem Anwirem, Jonasem i porozmawiać z Iris. Nie mam tylko zrobionego zadania z panem Anwirem, którym miałaś mniej więcej level, jak to robiłaś i jak ci się to pojawiło, bo nie mam aktualnie żadnego zadania z południowym kopytem, tak? Kopycie. A bardzo mi zależy, by zrobić z panem Anwirem i zacząć to zaginioną, z tą zaginioną Madison. Kurczę, nie wiem. Ja miałam chyba 17 poziom i od razu jak to kopyto weszło, to ja od razu miałam te zadanka. Także nie mam pojęcia, byś musiała chyba napisać do zespołu SSO. Może to jest jakiś bug. Oni często mają takie problemy. I pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że rozwiążesz swój problem jak najszybciej. Saga. Hej, Atakama, bardzo cię lubię. Jesteś najlepszą youtuberką, a więc chciałabym się dostać do twojego klubu. Jak się do niego dostać? Trzeba było napisać, jak wiecie, zgłoszenie, ale teraz tak nie będzie, bo teraz już tak nie ma. Nie ma naboru, zostało raptem kilka miejsc i tak jak myślę, dziewczynka tutaj podpowiedziała na samym początku, żeby zrobić konkurs, więc na pewno będziesz miała szansę. I dziękuję ci bardzo i pozdrawiam serdecznie, Saga. Lana. Big Book. Fajne nazwisko. Sorry, jak coś, to nie ty, ale hej, jesteś Ata, jestem twoją fanką. Hej, to ja i pozdrawiam również ciebie. Napiszę ci. Hej, to ja i dziękuję bardzo. Ciekawe, czy to wyślę. Aha, skrzynka odbiorcy jest pełna. No, to niestety. Ups. Pozdrawiam cię jednakowoż Big Book Leno. Naprawdę fajne nazwisko. Lucy, Klub Water Horses. Aha, to jest zgłoszenie. No to zgłoszenie będziemy czytać, ale ciebie pozdrawiam. Następna osoba, Kate. Hej, uwielbiam twoje filmy. Pewnie usłyszysz to już parę razy od innych osób, więc do rzeczy. Dziękuję bardzo. Jaki masz komputer? Ja mam Asusa K56CB bodajże, ale go nie polecam. Ja będę chciała go zmieniać niedługo. Czy twoja rodzina wie, że nagrywasz oprócz Godziaka? Oczywiście, że tak, wszyscy wiedzą. Moja mama nieraz dzwoniła do mnie specjalnie na live, żeby pozdrowić widzów. Jak tak? Jak na to zareagowała? To znaczy, wiecie, no, ja zawsze siedziałam w komputerach, jestem z zawodu grafikiem, więc no, jakoś ich to nie zdziwiło wielce, że sobie gram i nagrywam. I gdzie jeździsz konno? No, to nie jest raczej istotne. Jeżdżę w prywatnej stajni. Póki co, mam nadzieję, że niedługo będę jeździć u siebie. Na koniec chciałabym powiedzieć, że żebyś się nigdy nie poddawała. I suchar, bo wiem, że lubisz. O, czekajcie, będzie suchar. Co robi Michał Anioł na siłowni? Rzeźbę. Pozdrawiam Kate i jej konie. O kurczę, ale fajne. I nie będę się nigdy poddawać. Słuchajcie, to jest ostatnia rzecz. Dziękuję ci bardzo za wiadomość i również ci pozdrawiam. Hej, Atakama. Oglądam twoje odcinki i są super. Chciałabym chociaż jeden raz z tobą nagrać. Jestem na dziadku i specjalnie się na niego przeniosłam dla ciebie. I love you. Oh, please odpisz. Dziękuję, że przeczytałaś. Dziękuję bardzo za opinię, ale niestety, tak jak mówiłam, z widzami raczej nagrywać nie będę i I love you too i odpisuję, bo pisałaś, please odpisz. Także pozdrawiam cię również. I love you too. Okej, to lecimy dalej. Nadine, hejo, pytania. Masz w realu konie? Jak tak, to jaka rasa? Miałam, nie, teraz już niestety nie mam. Jak długo jeździsz konno? To już było.
Jak długo grasz w SSO? Około 1,5 roku. Wiesz może, dlaczego mamy wszystkie tereny z opóźnieniem? Kurczę, nie mam pojęcia. Może jakoś w innym torze robienia zadań robiłaś to zadanie? Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Po prostu w innej kolejności. Reszta. Hej, pamiętasz mnie? Spotkałyśmy się przy podwózce przy ujeżdżalni. Odpisałaś. Hej, pamiętam to. Byłaś na Karym Morganie lub Mustangu. Pamiętam, pamiętam. Jeszcze inne. Chcę pozdrowić moją BBF, Agata Blue Daughter. Pozdrawiam ją również. Często się kłócimy, ale to co? Wiecie co? Jak się kłócicie, to znaczy, że wam na sobie zależy i to jest bardzo dobrze. Wiedz, że jesteś jedną z najlepszych moich przyjaciółek. O, widzisz, Agata. No, masz tutaj dla Nadine być miła. I jeszcze inne. Pozdrawisz mnie? Proszę, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich widzów Aty. O, widzowie też pewnie dziękują. No i reklama. Zapraszam na kanał Agata Konik. Usunęły się jej wszystkie filmiki. Kto chętny zaprasza do klubu Prime, bla bla bla. Kto będzie chciał, to sobie oczywiście tutaj zerknie. Ja również zapraszam. Nie byłam, ale zapraszam. Mnie tutaj reklama akurat nie przeszkadza w tych wiadomościach. Nie ma co. Lecimy dalej. Hej, widziałam twój filmik od Alice Diamond World. A więc to moje pytania. Jaka rasa koni to twoja ulubiona? Frys, to już mówiłam. Które miejsce najbardziej lubisz? Najbardziej jestem przywiązana z Murland, a najbardziej lubię te nowe tereny na tym. Jest taka opuszczona farma. Farma DDD, coś to się nazywa, i ona jest zaraz jak się na moście, na wzgórzu Nilmera z mostu zjedzie na lewo i tam do końca, i tam jest taka właśnie opuszczona farma. Nie wiem, czy wy wiecie, o jakie miejsce mi chodzi. Lubisz chodzić do Rivik City Plaza? No jak mam stare końce, to lubię. Podobały ci się aktualizacje w 2016 roku? Oj tak, aktualizacje w tym roku były naprawdę mega. Ci się naj... Co ci najbardziej nie pasuje do... w SSO? Co mi najbardziej nie pasuje w SSO? Kurczę, bym musiała się tutaj głębiej zastanowić. Nie pasuje mi to, że nie poprawiają takich gliczy na przykład. I że często wychodzą śmieszne bugi, które później wpływają na grę. I że co roku są te same świąteczne zadania na przykład. Jaką rasę koni najbardziej lubisz w realu? To tak samo jak tutaj Frys, chyba wszyscy już wiedzą. Pozdrawiam Ciebie, wszystkich Twoich widzów i tych, którzy to oglądają. O, ja również pozdrawiam wszystkich i Ciebie również, Alice. Lecimy dalej. Hej, Ata, masz super kanał. Uwielbiam wracać do Twoich starych filmów. Są super tak samo jak i te nowe. Mogłabyś zobaczyć, a jak Ci się spodoba polecić mój kanał? Byłabym wdzięczna. Nazwa Margaret Brichlord. Nie wiem, jak to się czyta, tak jak mówiłam, nie bijcie mnie za to. Margaret, no ja raczej może spróbuję wejść później, ale wiecie, że u mnie z czasem słabo. No i pozdrawiam Ciebie i widzów zapraszam. Jeśli mają ochotę, to niech wejdą i zobaczą. Buziaki. Jak co roku, jak rok temu chciałam grać w SSO, ale mój komputer mi na to nie pozwalał. Wreszcie się udało i oprócz tego poznałam youtuberkę, ciebie, która zmieniła grę w coś więcej niż tylko gra. Też kiedyś chcę zostać youtuberką. Kaceata. O, Julii, życzę ci powodzenia w byciu youtuberką i życzę ci tego, żeby komputer ci już na to pozwalał. A, udało się. Aha, wreszcie się udało, czyli już jest. Dobrze, no to zaczynaj nagrywać. Nie czekaj, nie czekaj. Tylko nagrywaj od razu. Buziaki, pozdrawiam. Następna osóbka, Izabella. Cześć, kochana Ato. O, lubię takie listy. Jak się tak zaczyna, to jest super. W tym liście chcę ci napisać, że seria, którą zapowiadasz, jestem całkowicie na tak. Oglądam cię od 500 widzów. Ojejku, to było niedawno w sumie. To było niedawno. Trochę o mnie. Mam na imię Iza, mam 18 level w grze. Jestem na serwerze Rainbow River. Mam własny kanał na YouTube. A, tutaj skrzaczyło niestety. Jesteś moją naj-youtuberką. Jeżdżę konno 5 lat. No i super, mam nadzieję, że idzie ci genialnie i że to lubisz. Podziwiam twoją pracę dla wszystkich widzów. I tak, dla wszystkich widzów, przepraszam. Starasz się dla nas, żeby filmiki były super. No staram się jak najbardziej. Nawet jeśli nie będziesz tyle wkładała swojej pracy, to i tak jesteś super. Nie będę wkładała ani grama mniej. Słuchajcie, ani grama mniej. Iza, dziękuję bardzo ci za wiadomość. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam. Szkoda, że się skrzeczyło tutaj. No niestety. SSO. O, i co do tego, co mnie wkurza w SSO, no to macie tutaj odpowiedź.
Nancy, hej Ata, interesuje się koniem. Mój wujami czyta w myślach od dzieciństwa, bo ma stajnię. Ata, jakiej rasy ci brakuje w SSO? Kurczę. Nie mam pojęcia. Teraz tak się zastanawiam. Myślę, że Arabków odmienionych. Nie wiem, musiałabym się zastanowić nad tym, tak wiecie, szerzej. Ata, czy lubisz pomarańczka? No jasne, że lubię. Nancy, pozdrawiam cię, Ata, i twoich widzów. Pes, jak mogę się dostać do klubu? O tym już było, ja również ci pozdrawiam. Lecimy dalej, Duśka. Ata, mam pytanie, jak dostać się do klubu? O tym już było, Duśka, pozdrawiam. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Czekajcie, tutaj. Lecimy dalej, już zostało mniej. A czas cały czas leci. Tamten się nagrywał 20 minut ponad. O kurczę. Grace, a tak, kiedy zrobisz rojd? Pozdrawiam ciebie i Godziaka. Ja również ciebie pozdrawiam. Godziak jest akurat w pracy, ale na pewno też cię pozdrawia. Grace, i o rajdzie już było. Lecimy dalej. Hej, słyszałam, że będziesz nagrywać. Super, mam do ciebie kilka pytań. Jak masz na imię w realu? W realu mam na imię Laura. Czy masz dzieci? Nie, nie mam dzieci. Jeszcze nie. Lubisz Islandy, Angliki czy Mustangi? Z tych wszystkich chyba najbardziej. Kurczę, nie umiem wybrać. Angliki są takie super, Mustangi fajnie się ruszają, a Islandy są małe, grubiutkie i słodkie i puszyste. Nie umiem. Przepraszam. Pozdrowisz, to tyle. Dzięki, papa. Pa. Pozdrawiam, Kartnej. Papa. Jak zauważyliście, nie usunęłam tutaj, bo usunę w odpowiednim czasie, żeby każdy miał możliwość, żeby napisać. Także lecę dalej. Czy ty wiesz, że jesteś naj? Jesteś takim kwiatuszkiem, co nie więdnie. Ojejku, jesteś naj. Jak skończysz z YouTube, to się zabije. O, nie rób tego, kochana, nie rób tego. Pozdro YouTube. Wiersz pod tytułem Najata. Okej. Dzięki ci bardzo, Nancy. Naprawdę bardzo ci dziękuję za wiadomość. Ale się nie zabijaj. Na razie nie zamierzam kończyć z YouTubem. Aleksandra, Love Peak, Pak. Nie umiem, nie umiem. Hej, Atakamo. Chciałam się ciebie zapytać, czy nagrasz kiedyś My Horse and Me 2? Byłam o tym, bo poprzednia część tej serii była super. Moją ulubioną rasą koni w SSO są Angliki, ale uwielbiam też Mustangi. Chciałam ci też podziękować, że nagrywasz. Wy nie musicie mi za to dziękować. Ja to robię z wielką przyjemnością. Jesteś świetną osobą. Uwielbiam cię za to, że nie denerwuje cię, gdy widzowie obok ciebie jeżdżą oraz nie przeklinasz na filmach. Kocham cię, Ata. Też cię kocham, Aleksandro. Kocham was wszystkich, naprawdę. Staram się. Wiecie, czasami coś się wymknie w życiu prywatnym, że powie się coś, bo i później jest, o kurczę. Ale naprawdę na filmach staram się jednak tego unikać, bo przeklinanie to nie jest nic dobrego, a tym bardziej to nie jest na pewno jakiś fame. Konstanza, mam pytanie, czy będziesz kiedyś na serwerze miotkowym? Jak tak, to kiedy? Konstanza, nie wiem, czy tak mogę mówić. Pozdrawiam ciebie i raczej nie będę, tak jak już o tym wspominałam wcześniej. Fiona. Witaj, Ata. Moim zdaniem to super seria z czytaniem tych wiadomości. Bardzo się cieszę. Masz super filmiki. Gratuluję 15 tysięcy subskrypcji. Mam do ciebie kilka pytań. Czy podobają ci się fiordy? Bardzo, bardzo mi się podobają. Czy ty też tak miałaś? Mam połowę 16 levelu i nie mam żadnego zadania. Mam lifetime i tylko same reputacje. Tak, miałam tak. Niestety przechodziłam ten moment w swoim życiu, w grze, w którym musiałam zacząć robić reputację. Nie skończyłam do tej pory. Na którym poziomie miałaś Eponę? Eponę miałam zaraz, jak ona tylko wyszła, bo ja leciałam z poziomu, to chyba, no, 17? Nagrasz jakiś odcinek z Alien albo swoją siostrą? To tyle. Mam nadzieję, że przeczytasz, bo mi na tym zależy. Przeczytałam. Czy z Alien? Myślę, że tak. Myślę, że jeszcze nie jeden odcinek będzie z Alien. No, teraz miałyśmy taki przestój, przeze mnie oczywiście, bo mi się nie chce nagrywać tej naszej serii, ale może do tego wrócimy. Dziękuję ci bardzo i cię pozdrawiam. 20 tysięcy subskrypcji, to będzie bardzo dużo. Mam nadzieję, że to nie przyjdzie aż tak szybko, bo będę później się czuła, wiecie, jak taki, nie wiem, jak taki robot do subskrypcji. Pozdrawiam. Jak dla mnie masz najlepszą serię z SSO, lowciam cię. Ojej, dziękuję, krótka i na temat. Dziękuję bardzo, Zuzano, pozdrawiam. Również cię lowciam. Wiktoria.
Hej Ata, mam tutaj kilka pytań. Ile masz lat? Mam 23 latka. Kiedy Godziak ci kupi konia? Kiedy będziemy mieć uzbierane na niego pieniążki? Na razie się zbierają. Kiedy wychodzą odcinki z Horse Heaven? Z Horse Heaven już ci mówię, czekajcie, szukam. Szukam moją listę odcinków. Z Horse Heaven wychodzą w poniedziałki, w czwartki oraz w niedzielę. Czyli wejdzie jeszcze dziś. Ile grasz w SSO? 1,5 roku. Twoja nazwa powstała z pustyni? Tak. Czy zamierzasz nagrywać serię z SSO od zera? Nie wiem, właśnie się zastanawiam cały czas nad tym. Było przegłosowane, że tak, ale nie wiem. Zobaczymy. Pozdrawiam, papa, Wiktoria, pozdrawiam. Dziękuję za wiadomości. Hej, Atakama, Nina. Oglądam twój odcinek, ostatni odcinek ze SO, który nagrałaś dzisiaj, 14 stycznia, o listach, więc od razu do ciebie piszę. Chcę ci powiedzieć, że kocham twoje filmiki i jestem nawet atorożcem. Jej! Mam pytanie, kiedy będzie Starshine i czy będzie nowa seria z Simsów i nowe konto na SSO? A więc tak, Starshine wychodzi we wtorki i w soboty, teraz był w niedzielę, bo niestety miałam problem z komputerem. Ale wychodzi we wtorki, w soboty i będzie. Z Simsów będzie też prawdopodobnie, a nowe konto z SSO to jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Pozdrawiam cię mocno i cieplutko. Ja ciebie również, Nina. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że przeczytasz moją wiadomość na kanale i powiem ci jeszcze, że pod każdym filmikiem daję suba i łapeczkę w górę. Pod każdym filmikiem chyba nie da się dać suba. Sub jest jeden raz tylko, że tam czekasz na wiadomość, właśnie czy tam powiadomienie, że dodałam nowy filmik, ale za łapeczkę każdą z osobna dziękuję. Buziaki. Lorraine High Lock. A ta, będziesz kontynuować odcinki ze Starshine i będziesz kontynuować odcinki ze Stajni Marzeń. Ze Starshine tak, ze Stajni Marzeń nie bardzo mam ochotę. A i jeszcze, pamiętasz jak nakręciłaś filmik z pieskiem? Nagrasz więcej? O, piesek jest już teraz troszeczkę większy. No, jeśli będziecie chcieli więcej filmików z Shilą, to pewnie. Bardzo cię pozdrawiam. O, dotrwamy tutaj do końca. Dasza, pytanie. Hej, Ata, jestem twoją fanką. Na urodziny mam zamiar sobie kupić Star Rider. Czy jak go kupię, to nagrasz ze mną jakiś filmik? Odpowiadałam na to, że raczej z widzami nie nagrywam. Pozdrawiam cię. Wiesz dlaczego? Mówiłam o tym niejednokrotnie. Ara, cześć Ata, właśnie byłam na SSO, jak wszedł twój odcinek z nową serią, więc postanowiłam do ciebie napisać. Mam pytanie, a mianowicie, jakie trzeba mieć zrobione zadania i reputację, aby odblokować eponę? Kurczę, wiecie co, no ja miałam zrobione wszystkie pytania, wszystkie zadania, na pewno nie z Aiden. Bodajże trzeba mieć zrobioną reputację u Gedów. Chyba, z tego co pamiętam, bo robiłam ją na szybko i nie pamiętam naprawdę. Nieraz słyszałam, że ryby, później, że wszystkie z dud. I jeszcze słyszałam o Heldze i Ganterze. Na pewno nie ryby. Ja nie mam ryb zrobionych w ogóle. Z dud miałam wszystkie, to prawda. O Heldze i Ganterze. Tak, to chyba też, to chyba prawda. Pozdrawiam Aria, również się pozdrawiam, mam nadzieję, że rozwiążesz swój problem właśnie z eponą. Emily, czy będzie seria związana ze serią Star Stable oparta o nowym koncie? Mam nadzieję, tworzenie nowego konta i nowa rozgrywka, zobaczylibyśmy postęp twojego konta. Mówiłam, zobaczymy, Emily, pozdrawiam. Alison, hej Ata, takie małe pytanko. Czy nagrasz kiedyś twoje ulubione miejsca w Star Stable? Miłego dnia. Oczywiście, mogę kiedyś zrobić taki odcinek. To jest bardzo fajny pomysł, Alison, na odcinek. Także dziękuję za pomysł, buziaczki. Ada. Hej Ata, jestem Amelia. Oglądam twoje odcinki nawet nocami, bo muszę nadgonić każdy odcinek. O kurczę, no coś ty. Mam nadzieję, że przegonisz najsławniejszych YouTuberów i będziesz miała milion subów. Życzę ci też, żebyś dalej była z Godziakiem. Jejku, dziękuję. Słuchajcie, Godziak ma dzisiaj urodziny. Piszemy w komentarzach. Wszystkiego najlepszego, Godziak. Pamiętajcie. Psi. To taka fajna osoba. Ojejku, dziękuję. Pozdrawiam wam serdecznie. Was serdecznie chyba powinno być. Amelia. PS, od którego levela do SSO przejmujesz do znajomych? No, tak jak mówiłam o znajomych, niestety nie przejmuję. Pokażę wam zaraz, że mam chyba jedną osobę, tylko z którą się znamy tutaj prywatnie. Ale bardzo, bardzo ci dziękuję i pozdrawiam, Ado.
Luna. Hej, Ada, chcę tylko powiedzieć, że jesteś najlepszą osobą na polskim YouTubie. Jejku, dziękuję ci naprawdę, ja się nie uważam za taką. A i jeszcze jedno, cieszę się, że będzie nowa seria na kanale. Pozdrawiam, twoja największa fanka. Jej, pozdrawiam również. Luno, dziękuję ci bardzo. Signe. Zmienisz kiedyś serwer? Oczywiście, jak coś się stanie z twoją, a jak nie stanie, to na miodek. No, tak jak mówiłam, o serwerach raczej nie, ale również cię pozdrawiam. I ostatnia wiadomość od Genevieve? Przepraszam, jeśli źle. Cześć, Ata, czy mogłabym do klubu? No i tutaj mówiłam, będzie, jeśli chodzi o klub, będzie konkurs, bo tutaj dziewczyna bardzo fajnie podpowiedziała. No i kochani, to by było na tyle. Mojemu konikowi też aż się zachciało pić od tych wiadomości. Ja wam bardzo dziękuję za wszystkie. Naprawdę jesteście super kochani. Czekam oczywiście od dzisiejszego dnia na wasze dalsze wiadomości, które będą w przyszłym tygodniu do odczytania w poniedziałek. Mam nadzieję, że ta seria wam się podoba, że was nie zanudziłam moim gadaniem. Pamiętajcie o łapeczkach i jeszcze raz przypominam wam, że urodzinki Magodziak dzisiaj, bierzemy wszystkiego najlepszego. Psi. Trzymajcie się, do następnego i cześć!